Analizując nową taryfę opłat za ciepło systemowe z suwalskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, widać wyraźnie, że nie tylko ciepło podrożało. W górę o kilka złotych poszły również opłaty przesyłowe. Co kryje się pod tą nazwą i dlaczego przesył zdrożał, wyjaśnia prezes zarządu ciepłowni Michał Buczyński. Częścią składową opłat przesyłowych są również straty, które mamy w trakcie tłoczenia gorącej wody z ciepłowni do naszych odbiorców i te straty, mimo że są relatywnie niskie na tle całej branży, ponieważ średnio rocznie one nie wynoszą zazwyczaj więcej niż 10%, to jednak przy wysokich kwotach za samo ciepło te kwoty są też relatywnie wysokie. Jak nam dzisiaj wyjaśnił prezes Buczyński, podwyżka to wynik wyłącznie wzrostu cen paliw wykorzystywanych przez suwalską ciepłownię do produkcji energii. Trudną sytuację miały złagodzić rekompensaty rządowe. Jak poinformowano w ogólnopolskich mediach, rachunki miały dla końcowego, indywidualnego odbiorcy wzrosnąć nie więcej niż o 42%. Wszystko co powyżej miało być pokryte rządową rekompensatą, która uchroniłaby ciepłownię przed zapaścią ekonomiczną wynikającą z rażących strat. Suwałczanie również liczyli na to, że mimo 59% skoku cen, finalnie opłaty zostaną zredukowane do 40-42%. Okazało się jednak, że z ust rządu usłyszeliśmy tylko część zasad. Te, o których nie mówiono, wykluczają Suwałki z systemu dopłat. Z zapartym tchem śledziliśmy cały proces legislacyjny związany z uchwalaniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla niektórych źródeł ciepła, czyli tak zwanej ustawie węglowej, o dodatkach węglowych, ponieważ jedna z poprawek Senatu adresowała bardzo dobrze te wszystkie nasze bolączki, o których tutaj mówimy. Mianowicie, zgodnie z propozycją Senatu, podwyżki cen za ciepło systemowe miałyby wynosić maksymalnie 40% w odniesieniu do ceny, która panowała w danym przedsiębiorstwie na dzień 31 marca 2022. Niestety mechanizm ten został odrzucony przez Sejm i ostatecznie na biurko prezydenta trafiła ustawa, która odnosiła się do ceny referencyjnej wskazanej w ustawie, czyli dla akurat źródeł ciepła węglowych, ten poziom ceny to jest 103,82 zł. Natomiast spółka na dzień dzisiejszy wytwarza ciepło w swoich jednostkach za około 84 zł, czyli no ten wskaźnik referencyjny jest jeszcze daleko powyżej tego, co mamy w firmie i niestety na dzień dzisiejszy, patrząc na kształt tej ustawy, nie jesteśmy w stanie tutaj zaadresować żadnego systemu wsparcia, który mógłby dotknąć naszych klientów. Czyli produkujecie zbyt tanio? I tak, produkujemy zbyt tanio, aby móc załapać się do mechanizmu określonego tą ustawą. Nawet jeśli zbliżająca się zima będzie bardzo łagodna, to i tak zmuszeni będziemy zmienić nawyki, by opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nie zrujnowały z kretesem naszych budżetów. Jak oszczędzać, by nie wyhodować w domu grzyba? Przede wszystkim no wydaje się, że powinniśmy zweryfikować swoje codzienne nawyki. Tutaj takim najprostszym, który przychodzi mi w tej chwili do głowy, to jest chociażby kwestia sposobu, w jaki wietrzymy nasze mieszkania. No, jeżeli otwieramy okno, zamykajmy zawór termostatyczny. Starajmy się w jakiś sposób regulować temperaturę. Sprawdźmy, jaka temperatura jest tak naprawdę dla nas temperaturą, w której odczuwamy komfort cieplny. Trochę pobawmy się termometrem i głowicą termostatyczną. Czasami wystarczy przykręcenie, które obniży nam temperaturę w pomieszczeniu o na przykład, nie wiem, o 1-2 stopnie, a okaże się, że być może no, nasz komfort cieplny nadal zostanie utrzymany, a jeden stopień w pomieszczeniu to jest nawet 6% oszczędności ciepła jako takiego. Być może ceny paliw wykorzystywanych do wytwarzania systemowego ciepła za jakiś czas spadną. Czy wówczas PEC skoryguje aktualne stawki? Raczej nie spodziewałbym się tego w nadchodzącym sezonie grzewczym, czyli w tym sezonie, który jest objęty aktualną taryfą dla ciepła. Jeżeli mielibyśmy jakąś niespodziewanie pozytywną zmianę na rynku paliw,
to na pewno jeżeli będziemy w stanie kupić tańsze paliwo, to będzie to miało swoje odzwierciedlenie prawdopodobnie w kolejnej taryfie.